Jarosław Żykowski, Nasze Miasto Kętrzyn.pl. Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Kętrzyńskie Wiadomości Sportowe. Dzisiaj trochę inny program, mniej wyników sportowych, bo ze względu na sobotni mecz Granicy, który się nie odbył z Pisą Barczewo, jest sporo pytań działaczy Granicy, sporo pytań przede wszystkim kibiców, którzy chcieli ten mecz obejrzeć, chcieli zobaczyć kolejne zwycięstwo i kolejną dobrą grę, dobry mecz Granicy Kętrzyn. Niestety tego nie zobaczyli, więc są pytania, dlaczego piłkarze Pisy nie przyjechali. Podobno 9 piłkarzy uległo zatruciu pokarmowemu, więc są pytania, gdzie się zatruli, jak to się stało, czy ktoś panuje nad tym lokalem, gdzie doszło do tego zatrucia. O tych wszystkich sprawach będziemy dzisiaj rozmawiali w naszym programie, między innymi z trenerem Wiesławem Sopyłą i z członkiem zarządu KKS Granica Jarosławem Moczarskim. Rozpoczynamy wiadomości. Piłka nożna. Seniorzy Granicy nie rozegrali swojego spotkania w sobotę, ale w sobotę zagrali i to znakomicie juniorzy trenera Wiesława Sopyły, którego dzisiaj gościmy. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Znakomity początek rundy drugiej ligi, Ligi Wojewódzkiej Seniorów Starszych. 4 mecze, 4 zwycięstwa, 30 bramek zdobytych, 4 stracone. Proszę powiedzieć, jak to się robi, że tak się wygrywa spotkanie? Jak to się robi? No po prostu się gra. Nie, ale tak poważnie mówiąc, wydaje mi się, że nie przeceniałbym dotychczasowych wyników zespołu, który dane mi było prowadzić, dlatego że z tego, co zdążyliśmy już zauważyć, no poziom po prostu tej ligi jest dużo słabszy niż chociażby wiosną, no, niż jesienią, przepraszam. Natomiast druga rzecz jest taka, że po jakby wzbogaceniu kadry zespołu seniorów, sporo zawodników tych młodszych, którzy jeszcze w ubiegłym, chociażby w ubiegłej rundzie, czy w poprzednim sezonie grywali w zespole seniorów, w tej chwili zasiliło zespół juniorów, w związku z tym walnie przyczyniło się to do tego, że siła zespołów, że tak powiem, wzrosła. No i biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że uczestniczą oni w zdecydowanej większości w treningach zespołu seniorów, a więc te doświadczenie, nabyte umiejętności, no, pozwalają w tej chwili na takie ułożenie zespołu, który no niestety dla innych przeciwników no po prostu je gromi. Zwycięstwo 6-0 chociażby z Orlentami Reszel, które od lat są znane z tego, że szkolą młodzież znakomicie, prawda? To jest no, powód do chwały chyba, tak? Bo tam mogło być trochę więcej niż 6. Tak, no myślę, że ten mecz pokazał też, że jednak na tym poziomie drużyna Granicy przewyższała przede wszystkim pod względem no, posiadanych umiejętności zespół z Reszla. Choć powiem szczerze, dla mnie najtrudniejszy był i wbrew temu, co pokazuje obecnie tabela, zespół Mamr Giżycko. Ten mecz był zdecydowanie trudniejszy i tu nie przyszło zwycięstwo łatwo. Natomiast chodzi o to, że po prostu zawodnicy jednak w każdym dotychczas rozegranym meczu pokazują no jednak swoje te walory. Jest dobra atmosfera w zespole, jest również to doświadczenie, jest również no powiedzmy wzajemnie wsparcie, no i zrozumienie ról na boisku, to jest ważne i dlatego też są chyba takie wyniki. I ta atmosfera, o której pan mówi, to chyba też tą atmosferę powoduje fakt, że seniorzy Granicy grają dobrze i każdy z tych chłopaków chciałby się zameldować w tym zespole, prawda? I walczy o to. No na pewno. Powiem szczerze, że ja jestem zbudowany postawą chłopców, którzy w tej chwili są w tej szerokiej kadrze seniorów, ale niektórzy już często uczestniczą również w meczach seniorów, ale chcę powiedzieć, że to nie jest też tak, jak bywało kiedyś, że no zawodnik, który nie dostawał szansy gry w pierwszym zespole, obrażał się, rzucał treningi. Ci chłopcy z uporem walczą o swój czas, o swoje miejsce w zespole seniorów. No właśnie, Marcin Dwulat to chyba król polowania, tak, do tej pory. Z tych 300 bramek ile on zdobył? No sporo, ale nie powiem, bo chyba w tej chwili Paweł Turczyn przewyższa go. Marcin ma no, tą swoją bardzo pozytywną cechę, że piłka lubi go szukać, natomiast nie zawsze piłka go szuka, jak to się mówi w stosunku do napastników w polu karnym, natomiast nie zawsze potrafi te sytuacje wykorzystywać. Podobnie zresztą jak w seniorach. Natomiast pamiętajmy... No, ale ostatni mecz
mecz seniorów, wchodzi Marcin Dwulat, jest szansa, potem jest bramka, a potem jest jeszcze karny, więc no ile można wchodząc z ławki na 15 minut zrobić? No nie, więcej. Czy można ja więcej zrobić? Nie chcę mówić o meczu seniorów, natomiast mówię o meczach juniorów. Natomiast pamiętajmy też, że no przecież nie wykorzystuje się wszystkich sytuacji, które się stwarza na boisku, bo to piłka nożna byłaby tak jak w koszykówce albo w siatkówce, wyniki byłyby co najmniej dwucyfrowe. Dlatego też cieszmy się z tego, że ci chłopcy posiadane umiejętności, które nabywają w treningach z zespołem seniorów, potrafią jakby zdyskontować w meczach juniorów i to im daje też również tą możliwość takiej bycia jakby w pełnym treningu, w pełnym obciążeniu i to nie powoduje, że to siedzenie na ławce jest tylko po prostu karą za jakieś tam słabości. Oprócz tego, że pan trener jest trenerem juniorów starszej granicy, jest pan przewodniczącym Wydziału Gier i Ewidencji Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Ostatnia decyzja z 10 maja jest trochę kontrowersyjna, odwołująca spotkanie granicy Kętrzyn seniorów z Pisą Barczewo. Pan chyba nie podejmował tej decyzji. Nie, z racji tego, że wywodzę się z Kętrzyna, jestem związany z kętrzyńskim klubem sportowym Granica. Jak to się mówi, z racji konfliktu interesów wyłączyłem się z orzekania w tej sprawie, w związku z tym no, moja rola w wydaniu tej decyzji była żadna. Ale widział pan dokumenty, które wpłynęły do wydziału? Musiał pan je widzieć? Tak, jak pan oczywiście je ocenia jakby poza tą sprawą, że jest pan zaangażowany w sprawy Granicy i Kętrzyna, tak? No powiem szczerze, oczywiście mówiąc to całkiem prywatnie i jak to się mówi, bez próby wpływania na pozostałych członków wydziału, na podstawie takich dokumentów ja bym nie podjął decyzji o odwołaniu tego meczu. Te dokumenty, aby je uwiarygodnić, musiałyby być wzbogacone moim zdaniem jeszcze o inne, natomiast wydaje mi się, że tutaj troszeczkę zbyt pochopnie, że tak powiem, podjęto tą decyzję, no ale no nie będę jej kwestionował, bo została podjęta decyzja w sposób no jakby zgodny z obowiązującymi w Warmińsko-Mazurskim Związku Piłki Nożnej zasadami, natomiast no, oceniać ją jakby pod względem takich skutków, no jestem jej przeciwny. Ale klub sportowy Granica złożył odwołanie. Jak pan myśli, jak to odwołanie wpłynie na działania związku? To znaczy z tego, co jest mi wiadomo, to nie była to z sensu stricte decyzja, no tak, która posiada odwoławczy, natomiast jakby odpowiedź była też negatywna od razu po proteście na granicy. Była negatywna, natomiast z tego, co wiem, dalsze działania klub podjął w tej sprawie, adresując sprawę do zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. A jak pan jako długoletni działacz ocenia takie sytuacje, że, no bo zgódźmy się, że to jest wątpliwa sprawa, zresztą pan powiedział, że na podstawie tych dokumentów nie podjąłby pan takiej decyzji, wątpliwa sprawa, koniec rozgrywek, 10 drużyn jest jakby włączonych w walkę o utrzymanie, tak, każdy chciałby się utrzymać, czy to, jaki to ma wpływ na, no, no też na postawę tych młodych piłkarzy na boisku, takie działania zastolikowe. No trudno to tak jednoznacznie, że tak powiem, do tego się ustosunkować. Na pewno nie jest to właściwe i nie jest to korzystne rozwiązanie. Każde przekładanie meczu rodzi określone skutki, bo gdybyśmy w tej chwili nie mieli tego balastu w postaci bardzo wielu jeszcze nierozegranych meczów, sytuacja w tabeli byłaby już dużo, dużo bardziej precyzyjna. A tak to w tej chwili być może dochodzi do takich kalkulacji, takich czysto pozasportowych, które potem właśnie być może, że mogą rodzić takie skutki jak w postaci chociażby odwoływania meczów, czekania na jakąś inną szanse na zbadanie, co będzie za tydzień, za dwa, jak to będzie się układała sytuacja w tabeli, jak będzie w rozgrywkach trzeciej. Można tutaj mnożyć tych sytuacji, dlatego też ja generalnie jestem przeciwnikiem właśnie odkładania meczów gdzieś tam w dłuższym czasie, dlatego że naprawdę to po prostu burzy jakby zaufanie do wyników, które ostatecznie w tych rozgrywkach się uzyskuje.
Dziękuję panie trenerze za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Do sprawy odwołanego meczu i do następnych spotkań Granicy na pewno powrócimy. Jak już mówiliśmy, seniorzy nie rozegrali swojego meczu w sobotę z Pisą Barczewo, ale mamy ze sobą, dzisiaj z nami jest Jarosław Moczarski, członek zarządu KKS Granica Kętrzyn. Po kilku miesiącach... Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Po tych 3-4 miesiącach od rozpoczęcia rundy wiosennej, trzech miesiącach. Ośmiu kolejkach. Warto było wstępnie już podsumować te 8 spotkań, bo to były dobre spotkania. 4 zwycięstwa, 3 remisy, 1 porażka. Co prawda ten postęp w tabeli jest słaby, bo od 13 na 11 miejsce awansowaliśmy i dalej jesteśmy w strefie zagrożonych drużyn spadkiem. Ale chyba ta ocena pracy trenera Pieca i postępów piłkarzy chyba jest pozytywna. Nie sposób odnieść innego wrażenia i mieć taką konkluzję, że możemy być tylko i wyłącznie bardzo zadowoleni z dotychczasowej postawy i trenera Pieca i całej szerokiej kadry, bodajże 26 zawodników, którzy od samego początku okresu przygotowawczego bardzo solidnie przepracowali ten czas i tak naprawdę mam poczucie, że odkąd jestem w zarządzie po raz pierwszy, mogę powiedzieć, że ta cała grupa tworzy taki prawdziwy team i na boisku, i poza boiskiem, łącznie z trenerem Piecem. Do rozegrania 7 spotkań i część z nich to są te najtrudniejsze spotkania, tak, z zespołami, które też walczą o utrzymanie. Bo podsumujmy, PZPN jakby mówi o tym, że pierwszym czy ostatnim miejscem w tabeli, który nie będzie zagrożony spadkiem, to jest pozycja 10, więc do 10 pozycji trzeba dążyć. 11, 12 to są baraże z drugimi zespołami z okręgówki, a pozostałe drużyny spadają. Ile nam brakuje punktów, zdaniem pana, żeby tą 10 bezpieczną pozycję w lidze zająć? Tak naprawdę, gdybym wiedział, to by było fenomenalnie, ale niestety takiej wiedzy nie mam, to się pewnie okaże na koniec sezonu. Tak naprawdę my jesteśmy w połowie drogi do określonego celu. Tym celem jest utrzymanie zespołu w czwartej lidze i ja wcale nie stawiałbym 10 miejsca jako nasz cel. Wręcz ten zespół stać na pozycję wyższą niż 10 lokata na koniec sezonu. No tak, a teraz przed nami 2 trudne wyjazdy derbowe, tak? Reszel, który walczy, który jest nisko, i Korsze, które są przed nami 1 punkt, ale też walczą. Każdy mecz od rundy rewanżowej jest niezwykle trudny i cały sztab szkoleniowy i zespół w każdym meczu grają o pełną pulę, gdyż zdają sobie sprawę, że każdy punkt w kontekście końcówki sezonu może decydować. Bez wątpienia to w tej chwili wchodzimy w taki okres decydujący, kiedy spotkamy się z zespołami dokładnie tak jak my zagrożonymi, ale wyniki osiągane przez zespół z zespołami z wyższej pozycji w tabeli pokazują, że ten zespół stać naprawdę na wiele. Walczą jak równy z równym i to nie przypadek, że wygrali chłopcy po świetnym meczu mecz w Biskupcu i że postawili się Concordii w Elblągu i tak naprawdę przegraliśmy mecz, jedyny mecz przegrany to mecz w Giżycku, który wcale nie musieliśmy przegrać. To był dziwny mecz, wynik mógł być zupełnie inny, ale z pokorą przyjęliśmy, że Mamry były w tym meczu lepsze. Sobota miało być 3 punkty z Pisą, ale niestety Pisa nie przyjechała, bo się rozchorowała. Co granica na to? To znaczy, no, chcieliśmy walczyć o te 3 punkty. Nikt nam oczywiście ich z automatu nie przypisywał i absolutnie nie myśleliśmy w ten sposób, ale mieliśmy świadomość, że Pisa jest po przegranym meczu na własnym boisku, jest po niezwykle trudnym meczu w Braniewie, gdzie my mierzyliśmy się 4 dni wcześniej, wiedzieliśmy, jak ciężko im będzie sprostać, w konsekwencji czemu nie sprostali, i mieliśmy świadomość, że przeciwnik będzie podmęczony i z całym szacunkiem do niego wiedzieliśmy, że będziemy faworytem w tym meczu i liczyliśmy na 3 punkty, które bez wątpienia
byłyby kolejnym etapem do tego celu, którym jest utrzymanie zespołu w czwartej lidze. To nie jest tak trochę, że to się teraz tak na tym dole tabeli tak układa, że Pisa sobie myśli, że przyjechaliby do Kętrzyna, raczej by przegrali, a jak tą egzekucję w czasie odłożą za 3 spotkania czy za 4, to może granica jest na tyle dobra, że już sobie zapewni utrzymanie w lidze i nie będzie musiała grać na 100%. Może na to liczyli. Na pewno byli w bardzo trudnej sytuacji po tych dwóch przegranych meczach i perspektywa meczu w Kętrzynie rysowała się dla nich na pewno w niekolorowych barwach. Chciałbym wierzyć, że powody, na które powoływała Pisa, są zgodne z rzeczywistością. Dobra, zakończmy ten temat. Jest drugi temat. Ostatni mecz w Kętrzynie i ten wybryk kibica, nie wiem, czy nazwać tego człowieka kibicem, pewnie nie, to nie był kibic, to był zwykły chuligan, który rzucił butelką w łydkę sędziego. Na szczęście mecz został dograny, ale okazuje się, że drakońska kara, 5000 zł dla granicy, a stadion nie będzie zamknięty, więc o co chodzi? Czy chodzi o bezpieczeństwo sędziów i zawodników, czy o to, żeby nałożyć karę na klub? Finansową. Jeżeli chodzi o tą osobę, która dopuściła się tego czynu, to na pewno nie można jej nazwać prawdziwym kibicem, gdyż prawdziwy kibic raczej jest zespołem na dobre i na złe i w takim momencie również nie robi takich rzeczy. Przypomnijmy sytuację, no bo granica prowadziła 4-1, to było 3 czy 4 minuty do końca spotkania i wtedy pada ta butelka, tak? No to on, no nie mógłby być. Pada to... butelka i dokładnie daje powód dla sędziego do przerwania meczu i w perspektywie do walkowera. Także sytuacja bardzo, bardzo, bardzo dramatyczna i trzeba uznać i wyrazić szacunek dla sędziego, że wytrzymał pewnie presję przeciwników i dokończył ten mecz, bo tak naprawdę ta sytuacja była oczywiście wybrykiem chuligańskim, ale absolutnie w żaden sposób nie powodowała zagrożenia dla zdrowia sędziego. Proszę powiedzieć o tej karze, no bo ona jest naprawdę drakońska w porównaniu, licząc budżet klubu, to 5 tysięcy, no to jest większa kara niż dla Legii i dla Arki. W piątek przed sobotnim planowanym meczem z Zatoku do klubu wpłynęły dwa pisma, jedno właśnie od Komisji Dyscypliny w kontekście wysokości tej kary i drugie z informacją o przełożeniu meczu z Pisą. W kontekście dwóch przypadków klub momentalnie zareagował i poprosiliśmy w kontekście Pisy o wyjaśnienie okoliczności, a w kontekście nałożonej kary nie zgadzamy się z jej wysokością w bardzo prosty sposób. Jest to wszystko oparte o stwierdzenia, z którymi się nie godzimy. Nie godzimy się ze stwierdzeniem, że sędzia został uderzony butelką. Naszym zdaniem ona spadła w bardzo bliskiej jego okolicy. Nie godzimy się z brakiem reakcji służb porządkowych, bo tylko osoba, która na tym meczu nie była, mogła tak stwierdzić, a przecież był obserwator Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. W związku z tym pismo, które nakłada na nas karę pozbawiona jakichkolwiek dokumentów, na podstawie których ta kara została wymierzona, jest dla nas absurdalne. Chcemy znać opinię też obserwatora. Ale jeszcze... to Państwa argumentacja na tym wydziale nie została wzięta pod uwagę? Klubu. No rozumiem, że klub był, zobaczymy. Tak? Dzisiaj jest w tej chwili posiedzenie związku. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Przyznano nam najwyższą karę. Widełki są od 100 do 5 tysięcy. Zupełnie. Czyli dostaliśmy maksa. Dostaliśmy maksa. To chyba, nie wiem, czy ta kwota gdzieś tam w historii kar ma powielenie. Nie godzimy się z tym, nie godzimy się też ze stwierdzeniem, że zejście sędziów do szatni było niezabezpieczone. 3 absurdalne zarzuty, na które powołuje się Komisja Dyscypliny, z którym się nie zgadzamy i myślę, że po dzisiejszym spotkaniu tego gremium decyzja będzie zmieniona. Czyli co, w sobotę jedziemy do Reszla? W sobotę jedziemy do Reszla. Tak jak wspomniałem, my w kontekście meczu z Pisą będziemy drążyć ten temat i żądać wyjaśnień, ale chłopcy już od soboty zamknęli wraz z trenerem temat Pisy. Liczy się dla nas w tej chwili tylko i wyłącznie mecz z Orlentami w Reszlu. Więc zapraszamy kibiców w sobotę, 16 w Reszlu. Granica gra ważne spotkanie z Orlentami Reszel. Na pewno Państwa obecność da chłopakom duże wsparcie. Zapraszamy do Reszla.
Dziękujemy i zapraszamy. Piłka ręczna. Rozgrywki drugiej ligi pomorskiej piłki ręcznej zakończyły się, ale w piłce ręcznej kętrzyńskiej nie ma wakacji. Już niebawem 8-10 czerwca ogólnopolski duży turniej dzieci w piłkę ręczną. Z nami Sławomir Tymoszuk, kierownik MKS MOSiR. Proszę powiedzieć, co to za turniej będzie, ile zespołów już się zgłosiło? Turniej ogólnopolski, tak jak pan powiedział, zgłosiły się 24 zespoły, 12 w roczniku 2004 i 12 w roczniku 2006. Kilka zespołów jeszcze oczekuje na wolne miejsca, my nie mamy po prostu jak tego rozegrać przy tej ilości drużyn. Także zamknęliśmy już listę. Zaczynamy 8 czerwca w piątek o godzinie 16. Gramy do godziny 21, w sobotę od godziny 8.30 do 21. I w niedzielę zaczynamy o 9 i kończymy około godziny 13. Przyjeżdżają zespoły w tym roku już z 5 województw. Tak jak powiedziałem wcześniej, 24 zespoły, czyli 72 mecze, około 40 godzin grania, myślę, że padnie ponad 1000 bramek. Przyjeżdżają bardzo fajne zespoły według mnie, bo i Vive Kielce, i MTS Kwizyng. Mamy tutaj też z Łódzkiego Pabianice, Razymin, także tych zespołów jest masa. No myślę, że będzie się działo. A jak się namawia taki zespół jak Vive Kielce? Jak się namawia, to tak się nie da namówić. Cały sukces w tym polega na tym, żeby trzeba po prostu jeździć na turnieje. Jak się jeździ na turnieje, to poznaje się te drużyny, poznaje się trenerów, które chętnie przyjeżdżają. Dziękujemy i czekamy na wydarzenia sportowe wysokiej klasy w Kętrzynie 8-10 czerwca, ogólnopolski turniej dzieci w piłce ręcznej. Bilard. W Bałtyckim Centrum Bilardowym w Kętrzynie odbył się kolejny turniej. W sobotę tym razem gościliśmy osoby niepełnosprawne, prawda? Tak jest. Turniej niepełnosprawny, w którym zagrało 16 osób. Bardzo cieszymy się z tego powodu, że możemy sprawić choć minimalną przyjemność dla takich osób. To byli zawodnicy z tutejszych warsztatów terapii zajęciowych. Bardzo fajnie impreza wyszła. Wszyscy byli zadowoleni. Jak sobie radzili z wbijaniem bildołus? No przychodzą dosyć często, ponieważ mamy normalnie zajęcia prowadzone, a więc coraz lepiej. Naprawdę dobrze, emocje były super. Wiem, że w takich turniejach najważniejszy jest udział. Nie jest istotne, kto wygrał, ale ktoś był najlepszy w tym turnieju, prawda? Najlepszy okazał się Kamil Polakowski, który pokonał w meczu finałowym Władysława Łazorko, a trzecie miejsce zajął czarny koń zawodów, którym okazała się kobieta Sylwia Magnuszewska, która naprawdę z wielkimi emocjami podchodziła do każdego zagrania. Mamy kolejne zaproszenia do Bilardowego Centrum w Kętrzynie. Już w najbliższy weekend zagramy eliminację do Mistrzostw Polski Amatorów. W niedzielę o godzinie 10 ruszamy, także zapraszamy. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa w naszym programie. Zapraszamy na kolejny już w przyszłym tygodniu, a więcej informacji sportowych na naszych stronach internetowych nmkętrzyn.pl. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.